No i dobra, teraz jesteśmy od siebie. Ja zaczynam krok od prawej nogi, idę przed siebie, idę jest raz, dwa, trzy, cztery. Teraz łapię za rękę partnera, ok, i z powrotem jakby wracam do niego, zwracam się w jego stronę, łapiemy się tutaj za dłoń i obracam się w lewą stronę. Swobodnymi krokami po prostu przestawiam stopa. Stopa jedna, stopa druga, tak nie musicie żadnych kroków tutaj szczególnych robić, po prostu przechodzimy. Okay, do koszyczka. Czyli wróciliśmy się dookoła siebie. Tak, ja jeszcze dla panów tylko jedno słowo, co tam się dzieje. Panowie, my jak już sobie tutaj odeszliśmy, jesteśmy ciężarem ciała na nodze prawej, następnie przenoszę na nogę lewą, łączę stopy, kiedy nas mija partnerka, puszczam tę dłoń, już tutaj szukam dłonią prawą drugiej dłoni partnerki i to jest miejsce na mój jeszcze jeden mały krok do lewej strony, żebyśmy sobie się ładnie naciągnęli. Następnie z krokiem prawą nogą wyciągam lewą rękę, tak jakbym patrzył, która godzina i nasze dłonie się spotykają. Idę swobodnymi krokami naokoło partnerki, ta dłoń przechodzi, jak widzieliście, nad głową, lądujemy znowu w koszyczku i cały czas idąc, trzymając obrót, obracamy się dwa razy. Mhm. Jak obróciliśmy się już dwa razy, to następuje takie przygotowanie do kroku podstawowego i do tego, żebyśmy weszli do ramy. To znaczy, ja stawiam krok od prawej nogi do tyłu, lekko uginam kolanko, właściwie oba kolana mogę tutaj ugiąć. Uginam kolana, teraz przenoszę lewą, stawiając krok do przodu, lewą rękę kładę na ramieniu partnera i znajduję się przed partnerem. Mhm. Jeszcze raz. Mhm. Czyli mamy, uginamy, razem uginamy kolano, przenoszę rękę na ramię partnera, znajduje się przed partnerem w ramię. Mhm. Panowie, my tak naprawdę już z tego koszyczka, ja o tym myślę, że zrobimy sobie ten kształt już będąc tutaj tyłem. To znaczy na tym ostatnim kroku tak dostawiam sobie prawą nogę, żeby pomóc partnerce delikatnie tą naszą ramą wprowadzić ją, tak jakby jeszcze się bardziej skręcam, natomiast uginam prawe kolano i puszczam sobie dla ładnego kształtu lewą nogę prostuję z boku. Hop. Tu. I teraz obszernie, nie bójcie się tego, zobaczcie, żeby szeroko rozłożyć ręce, dopiero wtedy zgiąć łokieć i założyć dłoń na łopatkę, przygotować się do kroku podstawowego. Panowie, ja już mam w tym momencie ciężar ciała na nodze lewej. Tutaj macie czas, wykorzystajcie go na ładne zbudowanie ramy.